Halo. Wysłuchaj teraz tekstu o zdawaniu egzaminów. Skup się na nim, wysłuchaj uważnie, ale nie sprawdzaj słów. Po prostu wysłuchaj go. Chciałbym, żebyś wrócił do tego tekstu po wysłuchaniu całej lekcji. I wtedy potraktuj go jako taki tekst. Fragment tekstu z informacjami na temat zdawania egzaminów. Zaczynamy. Taking exams. Let me start off by giving you a few tips, useful tips. Make the most of your study time. Get organized. Plan your study time. Study a little each day and take breaks. Avoid cramming the night before. Stress is part and parcel of taking exams. Try to embrace it and even make friends with it. Get some physical exercise, go cycling, go for a long walk. Spend some time relaxing with friends. If possible, study with your friends who need to take the same exam or exams. Work together, discuss problems. Help your friends as much as you can, and they will help you too. It's motivating to have people around you who are working towards the same goals. Don't hesitate to ask for help if there's anything you can't understand by yourself. Don't be afraid to ask your friends or teachers for help. Get enough sleep. Good sleep means good life. Shortage of sleep brings miserable life. Avoid studying throughout the night. Sleep is vital to exam success. The night before, pack everything you need into a bag. Essential items might include pens, pencils, or a calculator and water. On the day of the exam, get up early and have breakfast, whether you're hungry or not. At least a small breakfast. If you don't get enough food, your brain will slow down in terms of abstract thinking. Wear appropriate and comfortable clothes with layers you can add or remove. You don't know how warm or cold the exam room will be. During the exam, you don't want to think that there's something wrong with your clothes. When waiting outside the exam room, do not discuss what you've studied or not with your friends. Everybody is different and remembers different things. If you can't have a casual conversation, just keep quiet. Inside the exam room, read the exam instructions very carefully. Keep an eye on the clock. It is best if you read all the questions and answer the question that you find easier first. After that, handle the more difficult questions. Avoid the temptation to leave an exam early. Use your time to revise your answers. Remember that you can only do your best. Podsumuję teraz te wskazówki i przetłumaczę podsumowanie. Posłuchaj. Plan your study time. Study a little each day and take breaks. Zaplanuj naukę, ucz się trochę codziennie i rób przerwy. Try to embrace stress and get some physical exercise. Spróbuj zaakceptować stres i rób ćwiczenia fizyczne. If possible, study with your friends who need to take the same exam. Jeśli to możliwe, ucz się z przyjaciółmi, którzy będą zdawać ten sam egzamin. Don't hesitate to ask for help if there's anything you can't understand by yourself. Nie wahaj się poprosić o pomoc, jeśli jest coś, czego nie potrafisz sama zrozumieć. Get enough sleep. Good sleep means good life. Wysypiaj się. Dobry sen to dobre życie. On the day of the exam, get up early and have breakfast. W dniu egzaminu wstań wcześnie i zjedz śniadanie. Wear appropriate and comfortable clothes. Włóż odpowiednie i wygodne ubranie.
When waiting outside the exam room, do not discuss what you've studied or not with your friends. Kiedy będziesz czekać przed salą egzaminacyjną, nie omawiaj tego, czego się uczyłeś, uczyłaś lub nie. Inside the exam room, read the exam instructions very carefully and answer the questions that you find easier first. W sali egzaminacyjnej uważnie przeczytaj polecenia i odpowiedz najpierw na łatwiejsze dla ciebie pytania. Avoid the temptation to leave an exam early. Nie ulegaj pokusie, żeby wyjść z sali przed czasem, przed końcem egzaminu. Zachęcam, abyś wróciła do pierwszej części. Teraz możesz sprawdzić kilka słów, które jakby zatrzymywać, sprawdzać słowa i wysłuchać całości raz jeszcze, żeby zrozumieć te wszystkie wskazówki, żeby swobodnie to wychodziło, nawet nie patrząc na napisy. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. Teraz omówię kilka ważnych słów związanych z egzaminami. Takich kluczowych, które się z całą pewnością przydadzą. Exam, pełna forma examination. Exam, examination. Jeśli mamy z czegoś, po polsku mówimy z czegoś, po angielsku mówimy in. An examination in chemistry, an exam in English. Dalej, take albo sit an exam. To znaczy podejść do egzaminu. Zdawać. Niekoniecznie zdać. Pass the exam zaś. Pass the exam znaczy zdać egzamin. Pass the exam. Fail an exam, no to po prostu oblać egzamin. Mark to ocena. Ocena. Mark, ocena. Results, rezultaty. Exam results are out. To znaczy, że już podano rezultaty egzaminu do wiadomości. Exam results are out. Panic znaczy panikować. To się zdarza przed egzaminem niestety. Study or revise for an exam. To jest uczyć się, powtarzać do egzaminu. Study or revise for an exam. Revision zaś to powtórka. Revision, powtórka. Revision, powtórka. Final, końcowy egzamin, albo finals, egzaminy końcowe. Do well, dobrze pójść na egzaminie. Do badly, źle pójść na egzaminie. Study, uczyć się po prostu i wtedy nie potrzebujemy żadnego dopełnienia. Możemy powiedzieć study. I need to study, I can't go out, I need to study. Or study for the exam, for an exam, or for the exam, jeśli wiadomo, o jaki chodzi. Natomiast słówko learn wymaga jakiegoś dopełnienia. Można czegoś się uczyć, tak jak na przykład learn Russian, albo coś robić się uczyć. Learn to play the piano. Uczyć się grać na pianinie. Jeszcze mam takie dwa słowa. Exam room, sala egzaminacyjna, exam room i instructions to są polecenia. Jeszcze arkusz egzaminacyjny mówimy exam paper. Po prostu paper. To jest ten egzamin na papierze, który mamy zdać. Exam paper. Od razu przejdziemy do ćwiczenia. Wysłuchaj dialogu i uzupełnij brakujące słowa. Możesz zatrzymywać nagranie, by robić notatki. To jest sensowne. Oto nagranie. Oto dialog, przepraszam. So you feel ready? I think so. I was up, cramming all last night. What about you? I don't know. I haven't done that much revision, but I slept throughout the night. I envy you. I try not to panic, but my nerves are on edge. This is one of our finals. I think I'll be fine. Let's go into the exam room. Kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie drugie. Ułóż linię dialogu we właściwej kolejności. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Pojawią się linie dialogu. Poświęć tyle czasu, ile trzeba, żeby ułożyć je we właściwej kolejności. Zatrzymaj nagranie. Klucz. Hi, Amy. How did you do in the exam?
I think I did well. I should get at least 80%. Great. It wasn't all that easy for me. I don't know if I'll pass. Why? Had you revised a lot for the exam? Yeah. But I find descriptive geometry very difficult. Mam jeszcze jedno ćwiczenie dla ciebie. Zastanów się i odpowiedz na pytania. Udziel realistycznych odpowiedzi. Tutaj jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście pomyśleć, żeby skupić się na tym pytaniu, zastanowić się, przyjrzeć się swoim doświadczeniom i postarać się jedno, dwa zdania złożyć po angielsku realistyczne, które pasują do twojej rzeczywistości. Wtedy łatwiej będzie spamiętać te słowa. One wejdą głębiej w ciebie. Posłuchaj pytań. When was the last time you took an important exam? What was the result? How did you feel before, during, after the exam? Kolejne pytanie. How do you cope with examination stress? Kolejne. Have you ever cheated in an exam? How? Why? Cheat. Ściągać, oszukiwać. Jeszcze jedno pytanie. Do you think it is possible to give up exams and measure knowledge and skills in some other way? Zatrzymaj nagranie i odpowiedz na pytania. A ja póki co żegnam się z tobą. See you next time. Czy wiesz, jak ważną częścią nauki angielskiego są czasowniki frazowe? Są to takie czasowniki, które w połączeniu z przyimkami oraz przysłówkami zyskują nowe znaczenia. Dzięki ich znajomości twoje wypowiedzi staną się pełniejsze i bardziej atrakcyjne. Dzięki nim łatwiej będzie ci także rozumieć wypowiedzi osób anglojęzycznych. Jeśli zainteresował cię program, który pomoże ci nauczyć się ich szybko, w prosty sposób i chcesz jako pierwszy dowiedzieć się o premierze, kliknij w link lub przycisk w opisie do tego wideo i zapisz się na listę zainteresowanych.